Dzień dobry, jak jestem Zenek, to jest Hearthstone. Dzisiaj będzie kolejne kosmiczne agro, a jakże, czyli esencja Hearthstone'a. Tym razem jest to agro szaman, nowy agro szaman z piratami. Pierwszy chyba agro szaman, który ma w swoim deku tak naprawdę piratów. Dość drogi dek, ponieważ to jest taka mieszanka piratów i nefrytowych golemów. Trochę legendarek jest, są dwie legendarki z najnowszego dodatku, czyli z zaułków gadżetonu. Mamy tutaj kaprawe oczko, jeżeli chodzi o legendę, i mamy Aję czarny pazur, jeżeli chodzi o drugą legendę, plus jeszcze płetwin jako trzecia legenda. Dobra, jak ta talia wygląda? Mamy tak, dwa razy błyskawice, kaprawe oczko raz, dwa razy majtek, dwa razy pomniejszy bukanir, syr płetwin Magrelgeton, trok tunelarz dwa razy widmowe pazury, kobold geomanta, który zastępuje... Boże, leciało mi z głowy, jak ten typ się nazywa. Legendę oczywiście zastępuje za dwa... Gdzie jest ta kuźwa, Boże? O, właśnie, Mag Kwitalanos, więc zastępuję Maga Kwitalanosa. Ja go nie mam i niespecjalnie chcę mi się go craftować, tylko żeby zrobić taki agro, zupełnie wystarcza mi ten Kobold Geomanta, który kosztuje tyle samo, ma lepsze statystyki i też ma obrażenia plus jeden, nie ma tylko agonii, która dobiera kartę. Dalej mamy dwa razy nefrytowe pazury. W sumie to tego ziomka można by też czymś tam zastąpić, jakąś inną kartą, może na przykład tym ziomeczkiem. Jak ktoś chce mieć bardziej dek na piratach, to może nawet rzucić tutaj grabieżce krwawej żagli i on też będzie miał synergię z broniami jakimiś. Tutaj trochę broni jest. Więc tak, dwa razy nefretowe pazury, dalej mam portal Malstorm, bo chociaż ten ziomek też się sprawdza, bo tutaj jest portal, więc jakieś AOE, są jakieś błyskawice, jakieś inne wynalazki. Nefretowo błyskawica jeszcze jest, więc te obrażenia do zaklęć się czasami przydają. Dalej mamy dwa razy totem ognistego języka, totemiczny golem dwa razy dziki duch, dwa razy eksplozja lawy, dwa razy beztwarzowy płomieniec, a jakże, dwa razy nefrytowa błyskawica, świetne zaklęcie za 4, no i Aja czarny pazur, tak jak widać, takie agro, dość przyjemne, nie ma tutaj jakichś kosmicznych synergii, jedyne synergie to są jakieś tam synergie z piratami, jakiś oczywiście totem, który daje nam atak, no i oczywiście synergia przeciążenia z trogiem tunelarzem. No to tyle, tak mówię, deck banalnie prosty, oczywiście agro, nie ma tutaj co jakiegoś wielkiego kombinowania. Zazwyczaj bijemy na twarz albo robimy jakieś sensowne trady, ale szczerze mówiąc, jak sobie pograłem tym deckiem, to wiele bardziej się opłaca bić na twarz niż tradować w sumie cokolwiek, tak na dobrą sprawę. No oczywiście bez tradowania czasami się nie obejdzie, no ale jednak priorytetem jest, że tak powiem, oklepywanie twarzy przeciwnika. Dobra, za chwilę będzie kilka pojedynków, lecimy. Margul! Kontra Valera! Okej, więc mamy tak, pirata, mamy czwórkę kozacką i mamy totem. Czy ja chcę totem, czy chcę zostawiać w ogóle? Mamy pirata za jeden. No pirata na pewno zostawię za jeden. Dobra, no niech to będzie. Najwyżej za dwa poleci jakiś totem. Szczęśliwej zimowej uczty! O, jest dobra dwójeczka, jest pirat. Poproszę drugiego. Dzień dobry i halo. No, zobaczymy, czy skujnuje broń. Czy w ogóle coś zagra? No, to chyba broń będzie. Albo coś tam za dwa. Przygotowanie. No naprawdę, wachlarz. I jeszcze broń. No, troszkę mu siadło, nie powiem. Chociaż wyczekał się trochę z kart. No, ale dobra. To poproszę coś takiego. To chyba totem w następnej poleci. Albo ogłuszenie poleci. Mech. No to jeszcze raz powtórka do odrywki. Kolejny totemiczny golem tym razem. Trafiłem. Trzy
3 na facjatę i co 4 w to. Ta, to super. A czy to nie jest jakiś kurczę ten? Miracle Rogue? To może być Miracle z tymi zaklęciami cholernymi. Dobra, to niech będzie tak chyba. Let's go. Dziękuję. Nie ma za co. Teraz co, porobić go błyskawicą, totem zagrać, czy może czwóreczkę zagrać? No, chyba tak zrobię. Tak będzie, oczywiście nie jest najlepsza opcja. Już tak, on to pacnie prawdopodobnie, albo to pacnie. To portalem się zarobię. Nice, portal, błyskawica, w smoka i będzie gdzieś. No miodzio, ten pirat jest po prostu miodzio. Szkoda, że nie mam tylko surowca jeszcze jednego. Pytanie, czy chcę grać znowu Majtka? I pytanie, czy on nie ma wachlarza ostrzy. Chyba nie zagram tego Majtka, bo jak ma wachlarz ostrzy, to może być problem, a ja mam broni, tak w następnej turze zagram sobie broń i jego ten jeden punkt many przeżyje. Poza tym może wykończyć tego bronią. Dobra, coś takiego. Coś jeszcze, panie dzieju? Nie wiem, że cofnięcie. Dobra, Majtek do piachu. To tyle w temacie. Zresztą nie, cofnięcie nie mogę zagrać. To tak, 2, 4, 5. Albo 2, to i to. Ile ja tu będę miał? Boże, źle go zagrałem! Come on! To jest 9. Na prawie GG by było, no w mordę jeża. Dobra, totem zagram. Jeden HP by mu został, come on. Jeden punkt życia, naprawdę. Nikt nie pobije moich cen. Dobra, licytator, zadaj 3. To pewnie smokiem go poprawi. No i to tak jest chyba GG. Co tam za 2 jeszcze? Broń. No mech, serio? No dobra, to jest tak GG i tak. Niesamowite. Yeah, pierwsza wygrana z małym failem, ale jest. Dobra, to lecimy dalej. Kontra Valera. I kolejna cholera. Kolejna cholera, kolejna Valera. Trok, totemiczny golem i portal. No chyba można dostać wszystko. Zobaczymy, co on tam. Czym on gra. Tamten był zdecydowanie chyba Miracle Rogue jakiś. Ten poprzedni deck. Zobaczymy, co to będzie. Błyskawica. Dziobnijmy sobie troga. Dziabniem troga, jest impreza dosłownie. O, jest, to miodnie. To czy to? To może mi cofnąć zawsze. Bronisław czy nie Bronisław? Ale powiedzmy, że tak. Też może broń trzeba by zostawić, jak dostanę pirata jakiegoś. Może faktycznie trzeba było zagrać tego totema. Czy też golema totemicznego? Ja poczekać z tą bronią na Majtka? Cios w plery? A tutaj co? Wypatruszony? Holy shit, to na bogato.
Dobra, tak. No i broń sobie zostawię chyba. Na razie. Może dojdzie jakiś majtek. Dziękuję. Prawe oczko jeszcze może dojdzie przy okazji majtka. Za 4 taki bullshit mówisz. Co, błyskawice za 3? Mógłbym zagrać totem i liczyć na farta, że dostanę, kurczę, przypływ many. Albo zagrać to i to. Troszkę kosztowne będzie usunięcie tego, no dobra. Albo poprawić bronią, ale nie wiem, czy to się, czy chce. Może bronią jednak poprawić? Dobra, no niech będzie 5 na twarz. Jeżeli by był, jakbym dostał to ten przepływ many, to by było super po prostu. Uzdrawiacz może być. To teraz za 4 zagramy sobie bez twarzowego. Zdjęcie. I broń pewnie. Tak, to możesz targetować, to nie obrażę. Dobra, zróbmy tak. Niechaj będzie tak. 2 przeciążenia, 4 many mam w następnej turze. Poddaję się. Lol, to fajnie. To fajnie. No i fajnie, trzeci win. 10 golda, lecimy dalej. Morgu, kontra! No i nadszedł czas na kapłana! Zobaczymy, co to będzie się działo. Zapewni nam zwycięstwo. A pirat! Kaprawe oczko. Czy ja chcę kaprawe oczko? Tak, to na pewno 2 razy out. Pytanie, czy ja chcę kaprawę zostawić, czy wywalić. Chyba out zrobię też. No, szału nie ma, same zaklęcia. Troszkę dziwne rozdanie. Co ja, może taka prawe oczko trzeba było zostawić i tam bombardować go tą szarżą? No liczyłem na to, że pirata dostanę jakiegoś taniego. No panie Pris, dalej no, ile można czekać. No ziomuś, come on. Dobra, no rozkminił w końcu, co chce. Okej, no dobra, zagramy. Kaprawe oczko. Taki. Ale w ogóle, co to za stwór? To ani nie człowiek, to jest jakiś zmutowany murlok? W końcu pirat, albo murlok, który jest piratem, WTF, co to w ogóle jest za gościu? Co to za rasa, no bo na człowieka to nie wygląda. Zdecydowanie, dobra, zagramy sobie tak. I tak, teraz on się healnie. Fantastico, ale przynajmniej dostałem agresywny totem. Super partia. O, w mordeczkę. Na bogato. Mogę go porobić w sumie, tą eksplozją lawy. Tu jest 3 i 5. No dobra, spróbujmy. Tyle w temacie. Troszkę mnie to kosztowało. Może trzeba było na facjatę go tłuc. Im poświęcić wtedy je. Tą eksplozją lawy też w facjatę. No i się teraz wyleczę i co mi to dało. Mam 2 słabe karty. Kolejna eksplozja. No dobra, let's go, lećmy. Zobaczmy, co tu się wydarzy. Szczerze mówiąc, za tym deckiem na Priest jeszcze nie grałem. To jest pierwszy pojedynek do Priest. W ogóle nie wiem, co to w ogóle jest. Jakaś kontrola, jakieś smoki. On ma 4 turę i nic nie zagrywa. Tylko zagrał mi, kurczę, jakiś Doomsayer. To w ogóle może być jakiś, nie wiem, zabytkowy Priest.
No i za 5. To smoki jakieś. No dobra, smoki. No to... To, no przydałby się totem, kurczę, dający atak dla tych dwóch krepiszczy. No, taka prawe oczko masakruje i no, damage już bił, come on. Nawet zagrany z ręki jest niezły, szczerze mówiąc. Dobra, pytanie, co chcę z tym krapem zrobić? Czy ja chcę to zabić tak po prostu, czy olać to? Niech on się bawi z tamtym, tym smokiem. W sumie to tak, to można by zagrać. Mam tu 3. I to tyle, można by zagrać duchy. Gorzej jak on ma AOE jakieś. To, który bije wszystko oprócz smoków, to będzie raczej pozamiatane dla mnie. A ten plis na smokach może to mieć. To bodajże kosztuje 6 many chyba, więc sam raz może to zagrać. W ogóle jakiś rozbłysk światłości to wszystko zabija praktycznie, więc ekstra by byłem, będzie, jeśli ma jakieś AOE. Naprawdę. Frytowa błyskawica. Donki, co teraz? Dalej dwa tamty do porobienia zostają. No, spoko loko. To co, tego ziomeczka? Tu mam 6. Portal na facjatę za do 2. I czym to poprawić? Chociaż może trzeba było... O, nice. Trzeba było zagrać portal. Może by wydropił, kurczę, drugi portal. Tego, Boże, eteryczne. Ja przepływ umany to nazywałem. To nie ten chyba. Dobra, to 5 na twarz. Niech będzie 5 na twarz. Eteryczny przepływ manę po prostu. No i co, nie masz AOE? Jak nie masz AOE, to ja się tam nie będę czuł urażony mocno. Tak sobie myślę. Masz 7, to może być rozbłysk. Prorok, Velen, what the fuck, dosłownie. Co to dokładnie robi? Podwaja wartość obrażeń i uzdrawiania twoich zaklęć oraz mocy specjalnej. Na bogato. Czyli ja chcę go porobić. Ile tu mam? 6 plus 4 to jest 10. No to zróbmy tak. Nie chcę mi się liczyć, ale z tego mogą wyjść fajne rzeczy. 9. Żółwik. To jest chyba GG. Idealne. Jeszcze mogę odpalić dzikiego ducha. Mogę odpalić dzikiego ducha, to jeszcze większy damage by było z droga. Miodzio, miodzio, miodzio. No, więc tak jak widać, deck daje radę. Deczek daje radę, naprawdę przyjemne, nie ma co się dziwić, że znalazł się na Metastormie, Boże, Tempostormie, Boże. Na Tempostormie znalazł się jako tier 1, tak? Są 3 deki na chwilę obecną. Tam jest Szaman, jest Agro, znaczy Agro Szaman, jest Agro Wojownik na Piratach i jest bodajże Warlock z Reno Jacksonem jakiś taki. Taki handlock, coś w tym stylu. No, kolejne agro, naprawdę przyjemne. Moim zdaniem jest to chyba lepsze nawet agro niż Wojownik na Pirata. Choć jest trochę wolniejsze, ale jest takie bardziej stabilne niż ten Pirat, tak mi się wydaje, niż ten Wojownik na Piratach. Dobra, to tyle. Dzięki wielkie, do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, hej!